A teraz szybki patent na awokado zapiekane z jajkiem. Po czym poznać, że awokado jest świeże? Jest po prostu w środku zielone. Aby awokado nie ściemniało, albo trzymamy je razem z pestką. Kucharze mówią zawsze, że pestka zakochana jest w awokado i dlatego one muszą trzymać się razem. Albo po prostu dodajemy cytryny. Sok z cytryny jest kwasem, dzięki któremu opóźnia się proces utleniania, czyli właśnie ciemnienia tego pysznego owocu. Sok rozprowadzam po miąższu i gotowe. Suszone pomidory dodadzą aromatu śródziemnomorskiego. Do tego dodamy żółtko. No i tutaj patent patentowy. Jak wyciągnąć perfekcyjnie żółtko z jajka? Zgniatamy butelkę. I wsysamy żółtko. Uwaga! Hop! I do awokado. Proste? Jeszcze raz. No dobrze, jedziemy dalej. Dodamy soli, pieprzu, przyprawy to podstawa. I z wierzchu posypiemy to tartym parmezanem. To jest bardzo szybkie danie. Wstawimy je teraz do piekarnika na 15 do 20 minut i będziemy piec w temperaturze 200 stopni. Czas minął. Jest. Pięknie. O, odrobina finezji. Moda na awokado jest i będzie. Z dodatkiem suszonych pomidorów, żółtka i parmezanu to wspaniała przekąska dla wszystkich tak naprawdę. Takie awokado to prawdziwa petarda smaków.